Witaj na kanale Kolekcjoner Horroru. Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie prezentację figurki Leatherface'a Buby z filmu Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną 2. Jak widzimy, figurka zapakowana jest w opakowanie blistrowe. W środku znajdziemy figurkę retro Leatherface'a z filmu Teksańska Masakra i jest to firma NECA. W środku znajdziemy poza figurką wymienną rękę, dużą piłę i malutką. Druga część to jedna z moich ulubionych filmów serii Teksańskiej Masakry. Jakby to kogoś interesowało. Z tyłu opakowania ma ładne zdjęcia z naszą figurką i opis, którego oczywiście nie będziemy czytać. Tym razem może zaczniemy od sprawdzenia rzeczy, jakie tutaj mamy w zestawie. Czyli na pierwszy strzał idzie ta długa piła łańcuchowa. Takiej długiej piły jeszcze nie ma żaden z Leatherface'ów, których już mam. Piła jest fenomenalnie wykonana, podoba mi się to, jak jest pomalowana. Widać, że piła jest już długo używana, ponieważ farba z niej schodzi. Można zobaczyć dużo szczegółów, jednym z nich są na przykład te ciemniejsze akcenty wokół zębów piły. Ładnie wykonany jest silniczek, idealnie dobrane kolory. Mamy również uchwyt piły, no jakby inaczej, nie może tego przecież zabraknąć. Wszystko co piła ma mieć, to tutaj właśnie ma. Druga mniejsza piła, a może to nóż rzeźbiarski, jest koloru białego, możemy dopatrzeć się, że jest spryskana krwią. I nie tylko na ostrzach piły, ale również na rękojeści. Aby Leatherface mógł złapać tą piłę, to musimy tutaj odczepić tą rączkę. Przejdźmy do figurki. Figurka jest w pełni ruchoma, ma około 20 cm wysokości. Ubrana jest w ubranie z prawdziwej tkaniny. Jeśli chodzi o korpus, to chyba wszystkie figurki mają taki sam, tylko tutaj figurka ma jeszcze dodatkowe tkaniny pod ciuszkami, aby sprawiał wrażenie bardziej masywnej postaci, ponieważ jak wiemy, był on trochę ulany. Już wcześniej pokazywałem Wam podobną figurkę Leatherface'a w garniaku obiadowym, lecz tutaj jednak trochę się różni, ponieważ ma na sobie tutaj taki, jak widzimy, dziwny krawat. Tutaj jeszcze ma nasz elegant takie rzeczy jak, o tutaj, o cyk i cyk. No i na sam koniec czerwona muszka, bo jakby inaczej, ładnie pasuje do krawatu, nie? Jeśli zdejmiemy garnitur, a nie będę tego robił, tylko trochę odsłonię, ukażą nam się szelki. Jest to bardzo ładnie ubrany kanibal. Muszę przyznać też, że jego twarz jest naprawdę niesamowita. Wykonana jest na podstawie maski filmowej. Jak dla mnie, może nie wygląda ona przerażająco, ale tak jakby głupkowato. No ale w filmie tak samo. No i był on w drugiej części taki mamlasowaty. No więc widzimy potarganą maskę, zszyta z różnych skór, niestarannie wykonana, ale nie, że przez firmę NECA, tylko po prostu ona taka ma właśnie być. Czyli wykonanie głowy figurki to perfekcja, mega i super. Długie czarne włosy, no i przez te dziurki i cięcie maski możemy ujrzeć po kawałeczku twarz naszego grubaska. Zobaczcie też te uszy, jak sobie je przyszył. Jedno niżej, drugie wyżej. A teraz niech Leatherface weźmie swoje zabawki w łapy i sprawdźmy, jak będzie prezentował się z tymi piłami. Mała piła wygląda fajnie, chociaż nie za bardzo mi to pasuje do niego. Ten gość musi mieć wielką, brudną piłę, więc przejdźmy do tej większej. Duża piła w jego rękach wygląda już naprawdę kozacko. To już jest prawdziwy, krwawy rzeźnik kanibal Leatherface. Jeszcze wcześniej mówiłem, że jest to figurka w pełni ruchoma, więc sprawdźmy, czy oby na pewno. Głowa rusza się bez problemu. Dłonie, ręce, wszystko ruchome. Obraca się w pasie. Nogi, kolana, stopy ruchome, więc wszystko się zgadza. A więc figurka prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, będzie świetnie prezentowała się na półeczce z resztą rodzinki kanibali. Możesz napisać w komentarzach, czy podoba Ci się ta figurka. Zachęcam zostawić suba, jeśli jeszcze tego nie robisz. Nie ominą Cię wtedy żadne nowe figurki. I widzimy się za niedługo. Na razie i cześć.